Witam ponownie w Sieradzu. Kolejne spotkanie Borowina Cup 2012 na parkiecie tradycyjnych biało-niebieskich strojach TKM Włocławek. Szlachta z Kujaw przyjechała. Ich przeciwnikiem chorzowskie Hajduki. Za nami pierwsza kwarta meczu, już druga się zaczęła. 22-10 prowadzą zawodnicy z Włocławka. Nie tak dawno byli na turnieju w Poznaniu na Dzień Dziecka, silnie obstawiony turniej, tam zajęli 6 miejsce i sobie postanowili, że tu w Sieradzu powalczą o medal. Minimum 3 miejsce, a może nawet i złoto. Zobaczymy, czy się to uda. Turniej trwa. Jest tutaj zawodnik z Sieradza, który gwarantuje, że to trójka Sieradz stanie na najwyższym podium. Medal będzie w jakim kolorze? W jakim kolorze? W jakim kolorze? Fantastycznie pasuje. Zobaczymy. Okej. Dwadzieścia dwa do 10. Pustelnik. Się cieszę za tą akcję. No to była ładna akcja, ładny rzut. Oj, teraz ładnie, za dwa punkty, jak pokazuje pani sędzina. 24-12. Ale proszę popatrzeć, jak pani trener się dostosowała kolorem koszuli i koszulki do zespołu. Żółte koszulki to koszulki liderów. Time out, o czas poprosił trener z Włocławka.